Na dzisiejszym wykładzie omawiać będziemy metody identyfikacji i lokalizacji sekwencji kodujących i niekodujących w genomach organizmów różnych gatunków. Jeżeli chodzi o omówienie szczegółowe tych metod, to od pierwszej począwszy częstość występowania kodonu. To, co jest właśnie badane w tej pierwszej metodzie. Częstość występowania kodonu. Jeżeli mamy sekwencję podejrzaną o kodowanie danego białka, to przyjmujemy, że tam występują rzeczywiście kodony, przyjmujemy, że tam powinna być też otwarta ramka odczytu i spodziewamy się, że występują pewne tendencje. Tak jak w białkach danego organizmu aminokwasy, których jest 20, kodowane genetycznie aminokwasy, których jest 20 rodzajów, nie występują w tych białkach z prawdopodobieństwem 1/20, tylko jednych jest więcej, innych jest mniej. Tak samo też wygląda w przypadku sekwencji kodujących. W przypadku sekwencji kodujących mamy sytuację taką, że jednych kodonów może być więcej, jednych może być mniej i gatunkowo specyficznym objawem, przejawem jest to, że które konkretnie kodony występują częściej, a które rzadziej. Te tendencje właśnie są wyliczane za pomocą tej metody i na tej podstawie wylicza się, sporządza się tabelę parametrów określających częstość występowania każdego z 64 kodonów. Wyniki zastosowania takiej metody przedstawione są na tym wykresie. Może dwa słowa wyjaśnienia, co ten wykres przedstawia. Ten wykres odnosi się do wzorcowej, przykładowej sekwencji nukleotydowej odcinka DNA, kawałka genomu. Konkretnie jest to odcinek zawierający geny globiny. To znaczy zawiera zarówno sekwencje kodujące, jak i niekodujące. Fragmenty kodujące zaznaczone są takimi klamrami, jest ich 3 na tym wykresie, prawda? Fragmenty niekodujące to są pozostałe fragmenty. Natomiast na osi Y odniesione są wartości, skala wartości dla tego parametru współczynnika prawdopodobieństwa, że dana sekwencja jest sekwencją kodującą, która może być dodatnia, bliska zera lub ujemna. I jak widzimy, tutaj mamy akurat wynik dla tego odcinka DNA, gdzie mamy rzeczywiście całkiem dobrze zidentyfikowane fragmenty kodujące. Te fragmenty kodujące nazywają się egzony. Intronami natomiast określa się, nazwą introny określa się fragmenty niekodujące, gdzie wyraźnie widzimy, że wartości tego właśnie log likelihood, czyli parametru współczynnika prawdopodobieństwa, że sekwencja jest kodująca, jest dla intronów ujemna, wyraźnie niższa, a maksima lokalne występują tam, gdzie występują egzony, czyli sekwencje są kodujące. Więc jest to narzędzie całkiem sprawnie działające, jak widać. Druga ze wspomnianych metod jest metodą, która oblicza częstość występowania nie kodonu, ale aminokwasu. Jest więc w pewnym sensie bardziej ograniczona, bardziej zdegenerowana, jakby uproszczona, ponieważ mamy 20 różnych elementów. Pozornie wydawałoby się, że jest to analiza DNA na poziomie aminokwasowym. No w pewnym sensie tak, przy czym pamiętajmy o tym, że są to aminokwasy wirtualnie przetłumaczone, nie rzeczywiście występujące, tylko my z góry zakładamy, że dana sekwencja jest kodująca, tłumaczymy tą sekwencję na język aminokwasowy, a potem patrzymy, jak wygląda częstość występowania każdego z rodzajów aminokwasów po takim przetłumaczeniu, zestawiając to z częstością, z faktyczną częstością występujących aminokwasów w białkach, które zostały znalezione w danym organizmie. Prawda? Wyniki takich wyliczeń, wyniki zastosowania takiej metody dla tego samego odcinka DNA, co w poprzednim przykładzie, zawsze będziemy to testować na tym samym odcinku DNA, czyli mamy znowu te 3 egzony, tak jak w poprzednim przypadku. I wyniki wyliczeń zastosowania tej metody przedstawia ten wykres, niniejszy wykres, gdzie też mamy zidentyfikowane egzony, czyli sekwencje kodujące, ale nie jest to wynik tak bardzo jednoznaczny, nie jest to wynik tak bardzo wyraźny. Jak widać, różnice między sekwencjami kodującymi i niekodującymi nie są tutaj tak bardzo dobrze wyeksponowane jak w poprzednim przypadku. Kolejna metoda, o której wspomnieliśmy wcześniej, jest to metoda bazująca na obliczaniu i analizie preferencji w wyborze kodonu spośród kodonów synonimowych. Kodony synonimowe, dla przypomnienia, to są kodony, które kodują ten sam rodzaj aminokwasu. I one nie są losowo preferowane, wybierane, tylko któryś z nich jest w sekwencjach kodujących preferowany. Zastosowanie tej metody daje nam następujące wyniki, jak widać o wiele lepsze niż w niż w metodzie, która oblicza częstość występowania aminokwasu, wirtualnego aminokwasu. Tutaj sekwencje kodujące wyraźnie dają maksima lokalne, sekwencje niekodujące dają wartości ujemne. Może nie tak bardzo wyraźnie to jest, znaczy nie tak bardzo mocno wyeksponowane, ale jest to metoda całkiem sprawnie działająca i raczej nie wprowadzająca nam fałszywych wyników. Kolejna metoda z tej podgrupy metod była to metoda, która wykorzystuje częstość występowania heksamerów, nie kodonów, ale heksamerów. W tym przypadku całą sekwencję fragmentu DNA, który analizujemy, zapisujemy w postaci dużego H, który składa się z elementów H z indeksem 1, 2 itd., gdzie każde H z indeksem to jest odcinek 6 nukleotydów następujących po sobie, prawda? Na tej podstawie obliczamy prawdopodobieństwo, że dana sekwencja będzie miała taką, a nie inną postać, zwłaszcza jeżeli analizujemy sekwencję kodującą, prawda, zakładając, że to jest sekwencja kodująca. No i jak widać, rzeczywiście podejście heksamerowe daje zdecydowanie bardziej jednoznaczne wyniki, niż jeżeli analizujemy DNA jako sekwencję kodonową. Maksima lokalne dla sekwencji kodujących są wyraźnie wyższe i wyraźnie wyróżniają się odcinki, które są odcinkami niekodującymi, mam na myśli tutaj introny, prawda? Wyraźnie one oddzielają się, odznaczają jakoś, wyróżniają spośród tych maksymów lokalnych. Można więc zidentyfikować sekwencje kodujące dość jednoznacznie przy użyciu tej metody. Następna metoda, o której już wspominaliśmy, jest to metoda, która wykorzystuje prototyp kodonu. Najpierw generuje prototyp kodonu charakteryzujący, definiujący średni kodon, średnio występujący kodon w sekwencjach kodujących danego organizmu. Co to znaczy prototyp kodonu? Jeszcze raz dla przypomnienia, to jest taki jakby definicja kodonu, która opisuje nam, jak często występuje dany nukleotyd w danej pozycji tego kodonu. W tej metodzie sporządza się taką właśnie tabelę. Jest to tabela, która została wyliczona dla genomu ludzkiego, gdzie dla każdej pozycji kodonu, pierwszej, drugiej i trzeciej, mamy częstość występowania każdego z 4 nukleotydów. Każdego z 4 różnych nukleotydów, jak widać, odbiegają te wartości od losowego prawdopodobieństwa występowania każdego nukleotydu, ponieważ losowe prawdopodobieństwo byłoby dokładnie równe 0,25. Tutaj mamy widzimy, że te wartości czasem dosyć znacznie odbiegają od wartości 0,25. W związku z tym istnieje możliwość właśnie zdefiniowania takiego prototypu kodonowego, jak na przykład dla pozycji pierwszej wyraźnie widać, że częściej występują takie nukleotydy jak guanina i adenina niż takie jak cytozyna i tymina. Adenina i guanina należą do grupy zasad purynowych, a więc należy się spodziewać, że w pierwszej pozycji kodonów w odcinkach kodujących DNA w genomie ludzkim w pierwszej pozycji z reguły występuje tendencja występowania bardziej puryn niż pirymidyn. To tak dla przykładu. Efekt zastosowania takiej metody przedstawiony jest na tym wykresie. Jak widać, też całkiem ładnie są zidentyfikowane sekwencje kodujące, całkiem ładnie zidentyfikowano egzony i wyróżniono też introny, które mają tutaj wyraźnie wartość ujemną. Co więcej, chciałbym zwrócić uwagę, że również dość dobrze ta metoda pozwala nam określić dokładnie początek i koniec egzonu, co nie w każdej metodzie jest możliwe do uzyskania. Kolejna metoda to jest metoda opierająca się na modelach Markowa. I to jest w zasadzie najlepsza grupa metod, jeżeli chodzi o metody identyfikacji sekwencji kodujących wykorzystujące wzorcowe DNA kodujące dla danego gatunku. Co to są te modele Markowa i na czym polega ich zastosowanie? I co się w ogóle w tych metodach liczy? A więc oblicza się częstość występowania danego nukleotydu w danej pozycji, ale przy założeniu, czy też pod warunkiem, że ten nukleotyd, że ta pozycja jest poprzedzona jakimś konkretnym nukleotydem, że w poprzedzającej pozycji ta poprzedzająca pozycja obsadzona jest konkretnym nukleotydem, czyli jakby warunkowa częstość występowania danego nukleotydu w danej pozycji. To, o czym mówię, jest tak zwanym modelem Markowa pierwszego rzędu, a więc obliczanie częstości występowania nukleotydu uwarunkowane poprzedzającym konkretnym nukleotydem w poprzedzającej pozycji. Jeżeli bierzemy pod uwagę dwie poprzedzające pozycje, a więc obliczamy częstość występowania nukleotydu, ale poprzedzone dwiema pozycjami obsadzonymi przez konkretne dwa nukleotydy, wówczas mamy do czynienia z modelem Markowa drugiego rzędu. W zależności więc od doboru modelu Markowa mamy do czynienia z różnymi wersjami tejże metody. Mamy metodę wykorzystującą model Markowa pierwszego rzędu, drugiego rzędu i tak dalej, aż do modelu Markowa piątego rzędu, gdzie oblicza się częstość występowania danego nukleotydu w danej pozycji uwarunkowane poprzedzającym fragmentem 5 nukleotydów, sekwencji 5-nukleotydowej, bardzo konkretnie opisanej, ściśle opisanej. Jak wyglądają wyniki zastosowania tej metody do identyfikacji sekwencji kodujących i niekodujących? Może jeszcze przed tym to pokażemy sobie, jak wygląda najprostsza macierz parametrów, która służy do wyliczania tychże częstości występowania danego nukleotydu w danej pozycji poprzedzonej konkretnie obsadzoną pozycją przez jakiś nukleotyd. No to tak samo się wylicza te macierze jak w przypadku wyliczania prototypu kodonu. Można by powiedzieć, że prototyp kodonu jest to metoda też wykorzystująca model Markowa, ale model Markowa zerowego rzędu, gdzie się nie uwzględnia okupowania poprzedzających pozycji. Jeżeli chodzi natomiast o wyniki analizy przy zastosowaniu tej metody, jak widać, te wyniki naprawdę wyglądają bardzo dobrze, najlepiej ze wszystkich. Mianowicie bardzo jednoznacznie są określone sekwencje kodujące i bardzo jednoznacznie są wyróżnione sekwencje niekodujące. W zależności od modelu Markowa, w zależności od rzędowości modelu Markowa, który jest zastosowany, mamy coraz to lepsze wyniki wraz ze wzrostem rzędowości. Najniższe maksima lokalne uzyskujemy dla zastosowanych modeli Markowa pierwszego rzędu. Nieco lepsze są wyniki dla modeli Markowa drugiego rzędu, dla zastosowania modelu Markowa drugiego rzędu, a więc uwzględnienia dinukleotydu poprzedzającego daną pozycję. Oczywiście najlepsze są wyniki, jeżeli zastosujemy model Markowa rzędu piątego. To są te najwyższe maksima lokalne, najwyższe szczyty, które tutaj widzimy i najgłębsze jakby doliny, jeżeli chodzi o introny, jeżeli chodzi o sekwencje niekodujące. Z tego właśnie powodu można uznać, że poszukiwanie metod identyfikujących sekwencje kodujące i niekodujące kończy się właśnie na tego rodzaju podejściu, na podejściu stosującym modele Markowa różnych rzędów, ponieważ lepszych metod w zasadzie już nie trzeba. Oczywiście odnosi się to do grupy metod, które wymagają wzorcowego DNA kodującego jako parametru wstępnego, jako wartości wstępnej, która musi być dostępna, która musi być w posiadaniu badacza przy przystępowaniu do procesu analizy danej sekwencji DNA. To jest omówienie, to do tej pory omówiliśmy sobie wszystkie najbardziej powszechnie stosowane metody identyfikacji DNA kodującego dla podejść wymagających wzorcowego DNA kodującego, a więc dla przypadków, kiedy wiemy, z jakiego organizmu pochodzi nasza próbka DNA. Jeżeli oczywiście jeszcze dysponujemy dodatkowymi informacjami w postaci kodujących sekwencji.